Urszula, z nową płytą świąteczną. Nie po raz pierwszy nagrywasz coś na święta. To jakiś szczególny czas w takim razie dla ciebie. Lubisz go, nie wiem, jest twórczy też w takim razie, tak? Można tak powiedzieć. Rzeczywiście nagrałam kiedyś kolędy na płycie, a teraz postanowiliśmy to poszerzyć trochę, zrobić kolędy z pastorałkami, ponieważ jest więcej czasu. Mamy teraz oczywiście poprzez to, że nie ma koncertów, więc możemy się skupić na pracy takiej domowej bardziej i twórczej i postanowiliśmy zrobić właśnie kolędy i pastorałki, rozszerzyć troszeczkę ten mój repertuar świąteczny, że tak powiem. Właśnie też tak pomyślałem, czy to jest kwestia jakiegoś impulsu, że właśnie w tym czasie nagrywasz, czy to jest jakiś proces, on trwał już od pewnego czasu, myślałaś o tej płycie, no i tak się zdarzyło po prostu, że jest ta pandemia i że w tym czasie ją wydajesz. Nie, powiem ci, że w ogóle wybór utworów na tę płytę pastorałkowych to już zaczął się późną wiosną. Czyli właściwie ten proces trwa od dłuższego czasu, a tym wyborem zajęli się właśnie przyjaciele z Poznania. Mam do nich zaufanie, bo to są wspaniali melodycy. Ja ich też przedstawię może za chwilę. Oni wpadli właśnie na pomysł wykorzystania tego nadmiaru wolnego czasu i nagrania płyty na święta. To dość takie karkołomne zadanie, nagrywać płytę kolędową i wejść w ten nastrój, kiedy jest słoneczko, jest lato, jest naprawdę ciepło. Bałam się, czy ten klimat odnajdę właściwy świętom, ale po przesłuchaniu wstępnych aranży wiedziałam, że będzie dobrze, że jak wejdę do studia, zamknę oczy, ten klimat z tymi dzwoneczkami, który mam w słuchawkach, od razu mnie nastroi do właściwego klimatu. I rzeczywiście naprawdę pomimo środku lata płytę mieliśmy mieć gotową już na początku jesieni i się udało na szczęście. No, ja myślę, że to jest kwestią naprawdę naszej wrażliwości i wyobraźni, żeby sobie zbudować taki świąteczny moment w środku lata. Mówi się, że święta powinny trwać cały rok. Mówi się, że święta powinny trwać cały rok, czyli jak to zrobić? No, na przykład poprzez piosenkę, prawda? Piosenki mogą no nam właśnie w tym pomagać. Można mieć święta dokładnie w środku lata i to właściwie to jestem przykładem na to, że to jest możliwe. A płyta jest bardzo świąteczna. Słuchałeś jej, mam nadzieję, i słyszałeś te dzwoneczki, te wszystkie historie, które nam się absolutnie nierozerwalnie wiążą z tymi i kojarzą z tymi świętami właśnie. Słuchałem jej oczywiście uważnie. To, co mnie zaczęło fascynować w pewnym momencie, to inspiracje muzyczne, które zmieniają trochę oblicze, zwłaszcza tych znanych nam tekstów, prawda, świątecznych. Bo to jest piękne gitarowe granie, folkowe granie z inspiracjami wieloma. I z drugiej strony, po przesłuchaniu kolejnym stwierdziłem, że mam rację, że to jest taka sentymentalna podróż, nawet do muzyki lat 70. minionego wieku, a więc do takich naszych czasów, nie wiem, młodości, tak to nazwijmy, tak? No tak. To fajnie, że to usłyszałeś, bo rzeczywiście ona jest taka nowoczesna brzmieniowo, a jednocześnie klasyczna w użyciu instrumentów, które tam są. Generalnie jest rzeczywiście akustyczna, jeśli chodzi o gitary. Jest fortepian, jest Hammond, jest bardzo dużo chórków, głosów, które się tam przewijają, są smyki. No i rzeczywiście ta różnorodność, taki crossover, czyli ta krzyżówka stylów bardzo mi bliskich, ale pod takim wspólnym gwiazdkowym mianownikiem. Czyli tam na pewno to reggae nawet jest country, rock, folk. Jest kilka takich rytmów, w których moim zdaniem należy nawet dzisiaj osadzać te nasze kolędy chociażby, żeby pokazać, jak są uniwersalne, bo świat się też zmienia. Z dotarciem do kolejnych pokoleń myślę, że może być na tyle kłopot, że te stare wersje, te oryginalne wersje czy klasyczne wersje niekoniecznie ich przekonują, prawda? Dokładnie. Więc taka nowoczesność z jednoczesnym zachowaniem tej klasycznej formy, to chyba dla mnie jest takie też najbliższa forma.
Ale to też jest w takim razie taki projekt w pewien sposób nazwę edukacyjny i misyjny, żeby no, oddawać te święta w dalszym ciągu, żeby podkreślać ich znaczenie, no i żeby dodawać kolorytu tym świętom właśnie takimi różnymi piosenkami. Oczywiście, a przede wszystkim to są piękne melodie wybrane na tę płytę z tekstami, które idealnie pasują nie tylko też na święta, też można ich posłuchać w ciągu roku. Mówię o pastorałkach oczywiście. Ja bym chciała powiedzieć głównie o tytułowej piosence, bo to jest Cud Nadziei. To jest bardzo ciekawe. Wybrałam ją nawet nie wiedząc, że napisał ją chirurg i muzyk w jednej osobie. To jest taka ciekawostka. Ta pastorałka jest też taka bardzo naturalnymi instrumentami stworzona, czyli to jest fortepian, gitary akustyczne, Hammond i bardzo, bardzo ciekawe chórki, które się uzupełniają i wymieniają na zasadzie tak jak w gospel, zabawy z głosami. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz i ten utwór wybrałam jako tytułowy, ponieważ mówi o takim cudzie właśnie, którym są każde narodziny, a już narodziny Chrystusa w szczególności. I w tych naszych czasach dzisiejszych nieciekawych chyba bardzo wszyscy potrzebujemy takiej nadziei, wyczekujemy takiego wielkiego cudu nadziei. I to myślę, że ta tytułowa piosenka jest dokładnie w punkt. To prawda, co mówisz, też tak to odbieram. Bez względu, czy rozmawiamy o tekstach, które znam, czy o nowych rzeczach na tej płycie, wydaje mi się, że przenoszą takie główne świąteczne idee, czyli no, takiej bliskości, miłości, tak, i cudu narodzin. Więc to jest uniwersalna treść w ogóle w tych piosenkach, ale to też jest warte podkreślenia ze znakiem zapytania, jak to się zmienia we współczesnym świecie. Chociażby w tym dzisiejszym świecie, który nam się zmienił nagle i niespodziewanie dla nas wszystkich. Tak. Zmienił się, a z drugiej strony dlatego może wracamy do tego, co było tak chętniej trochę i mamy więcej czasu na wspomnienia, na, powiem brzydko, grzebanie właśnie w przeszłości. Ja sobie uświadomiłam, że przecież my rozmawiamy, Radio Łódź, przecież, tak? A tak jest, a pamiętam, że na początku mojej przygody ze śpiewaniem nagrałam, to były oczywiście późne lata 70., wczesne 80., nagrywałam kilka piosenek właśnie w studiu rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi przy Narutowicza. Pamiętam, że przejeżdżały tramwaje tamtędy, trzeba było czasami przerywać nagrania, żeby zrobić to od nowa, bo słychać było tramwaj. Nagrywaliśmy z orkiestrą wspaniałego człowieka, Henryk Debich. Cudowny człowiek, naprawdę. I właśnie wtedy poznaliśmy się z Rysiem Kniatem. On był producentem tych nagrań i jest teraz współproducentem płyty pastorałkowej, więc znamy się bardzo, bardzo długo. I wtedy właśnie w Łodzi w 80 roku, powiedzmy, że tą z jedną z nagranych piosenek była kompozycja Noc nie przyszła pod mój dach, która też jest na tej płycie pastorałkowej. Tylko wtedy oczywiście nagrywaliśmy ze smykami, z orkiestrą, fortepian i tak dalej. A teraz jest to bardziej akustyczna wersja gitarowa. Warto powiedzieć o tekście wspaniałym, który napisał Andrzej Sobczak, już nieżyjący. I tak wróciłam do tej piosenki, bo mi przypomniała czasy, kiedy wszystko się zaczęło w tym muzycznym życiu. To już się wzruszyłam, widzisz, troszkę. Jeszcze a to jest taki powrót do tej przeszłości właśnie. Sentymentalnie do dawnych czasów, ale powiem ci, że jak tak zaczęłaś opowiadać o tej Łodzi, o tym nagrywaniu i że to już tyle minęło, a potem wyjmujesz jeden tytuł z tej sesji, to ja znajduję trochę więcej takich elementów, słuchając tej świątecznej, najnowszej twojej płyty. Takich więcej elementów, już po części to powiedziałem, wracając do muzyki lat 70. w ogóle, ale coś jest, co w tobie pozostało. To jest w melodyce, to jest w sposobie również interpretacji. Coś, czego nie zmieniasz. Na pewno inspirujesz się współczesną muzyką, korzystasz z niej i znakomicie się w tym znajdujesz. Ale to jest takie niezmienne dla mnie w Urszuli. Taką ją rozpoznaję w dalszym ciągu.
To super. Ja z czasem staram się i w ogóle zaczynam to doceniać. Doceniam to właśnie, że są rzeczy niezmienne w każdym z nas, które niezależnie od tego, jaką rolę musimy w życiu odegrać, czy sytuację, w jakiej jesteśmy jednak sobą. I to jest fajne w sumie. No, fajne jest dla mnie przede wszystkim też to, że ktoś dba o formę piosenki. Wiesz, piosenka dobrze napisana zawsze się wybroni, prawda? I no, są pewnego rodzaju nawet patenty na piosenkę. Nie ma co wyważać drzwi. No, można oczywiście stawiać na rytm przede wszystkim, a nie chować melodię i tak dalej. Są różne też sposoby, tak próbowałam, i różne czasy, ale... prawda? Tak, tak, można w ten sposób, ale ja jednak zawsze... Byłam zwolenniczką tego myślenia, że dobra melodia obroni się sama, absolutnie. I ważna jest oczywiście rola producenta przy okazji tworzenia takiego albumu, ponieważ na tym albumie są różni kompozytorzy zebrani, różni autorzy tekstów, więc było to bardzo istotne, że wspólne takie myślenie producenckie Rysia i drugiego producenta Wiesia Wolnika z Poznania sprawia to, że ta płyta jest taka jednorodna dzięki temu. Jeśli mogę też o Wiesiu Wolniaku powiedzieć, on napisał bardzo, Wiesiu Wolnik napisał bardzo no, wspaniałą piosenkę. Musiałam robić ciągle przerwy przy nagrywaniu tej pastorałki, bo cały czas chciało mi się płakać, zbierały mi się łzy w oczach, miałam katar, wiesz, o co chodzi, po prostu nie byłam w stanie dotrwać do końca. To jest właśnie w ciszy. Wiesiu jest bardzo takim spokojnym człowiekiem i powiedział, że on chciał właśnie taką myśl przekazać, czy nie warto w tym właśnie momencie, w jakim jesteśmy teraz, przeżyć świąt w zadumie, w ciszy na przykład. To też jest jakiś pomysł na święta oczywiście. Ale mówiąc o Wiesiu, to jest to człowiek, który wszystkie gitary nagrał na tej płycie, więc jest bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem. Gitary, jakieś buzuki irlandzkie w australijskiej kolędzie, jak usłyszałam, to mówię, niemożliwe. To jest w ogóle niebywałe. Czy gitara, dobro, takie metaliczne brzmienie, pokój ludziom i zwierzętom. Niesamowite to jest. No tak, myślę, że przedziwność tych dźwięków jeszcze bardziej podkreśla pewnego rodzaju magię, nawet nazwijmy to wprost, prawda, która gdzieś się kryje w tych tekstach, niezwykle świątecznych, uniwersalnych, tak jak tutaj mówimy, również w całym świecie. Ale w tobie, wracając do samej melodyki, w tobie znajduję zawsze, że jesteś dziewczyną stąd, że to jest, nawet jeżeli będziemy mówić o inspiracjach z kolei muzycznych, że to jest gitarowe granie, folkowe, amerykańskie, jakieś tam, bo wszystko to znajduje, te elementy na tej płycie, to nadal twierdzę, słyszę, że jesteś po prostu stąd. I ta tradycja świąt też jakby na to wskazuje, że ją kultywujesz, że lubisz, że powracasz do niej, że śpiewasz. Tak, ja też upierałam się, żeby troszeczkę taki mój ulubiony rockowy styl tutaj zaakcentować na tej płycie również. I stąd też jest piosenka, którą kiedyś napisałam wspólnie z Rysiem, Twój świąteczny dzień. I nagraliśmy ją właśnie w takie bardziej rockowe brzmienie, żeby właśnie zwrócić uwagę na te moje inklinacje czy ulubione historie. Będziemy mówić pewnie o ulubionych moich piosenkach, więc teraz... Cisza. Tak jest. Dokładnie tak będzie. A jak już tak wymieniasz tych wszystkich autorów tych piosenek, kto tam zagrał, co zagrał i jak zagrał, a wcześniej mówiliśmy o tym, że płyta była nagrywana powiedzmy latem wprost, prawda? I o tym, jak się tworzy nastrój, klimat świąteczny właśnie w tym czasie, to powiem tak, znajomość was nawzajem jest tutaj dla mnie znacząca niesamowicie, że się znacie. Bo to też jest tak, że to świąteczne teksty są niezwykle osobiste, bo inaczej się nie da, prawda? Bo mówią o takich rzeczach, jak bliskość czy miłość. Tak jest. Tak jest. Tak właśnie z tego założenia wychodzę i myślę, że rzeczy, które powstają, do tworzenia potrzebne są emocje odpowiednie. Nie można tego zrobić na zimno, kalkulować. Nigdy też nie tworzyłam i nie pisałam piosenek po to, żeby gdzieś tam zaistniały. Może teraz bardziej. Powiem, przyznam ci się szczerze, ponieważ kiedy już masz taki dorobek jak ja, to te oczekiwania też rosną
I na przykład radiowcy często mówią, wiesz, no coś takiego jak Rysa na szkle by się przydało, albo Jak niebo dla ciebie. Ja mówię, ale to było, to już, to nie jest to możliwe, to jest tak ulotne, taka, to jest chwila, to jest związanie się emocjonalne właśnie, z, nie tylko z twórcami właściwie, ale tej chwili, to jest potwornie ulotne, to jest taki właśnie dar od Boga, nagle się stało, stworzyło i jest. Nie zawsze to można zrobić. A w tych czasach, jak mówię, tym bardziej. No, o to też cię miałem właśnie spytać, bo mówi się, że święta coś przynajmniej powinny w człowieku zmieniać, o ile nie zmieniają, że piosenka świąteczna też w takim razie powinna być czymś takim, że posłuchasz, coś się w tobie, nie wiem, na nowo narodzi, zmieni i tak dalej. Masz tak rzeczywiście? Też tak uważasz, że jesteśmy w stanie zwykłą piosenką coś zmienić w drugim człowieku? Ja mam nawet realne, namacalne przykłady tego, że tak jest. Bardzo często dostaję takie informacje od moich fanów, czy od ludzi, z którymi się przyjaźnię, czy jestem trochę bliżej, tych, którzy otwierają serducha przede mną i mówią, że mieli, czy mają taki moment w życiu, kiedy ta muzyka, czy konkretnie ta piosenka właśnie zmieniła coś w ich życiu, albo pomogła im przetrwać, albo nie wiem, kiedyś ktoś napisał mi, że dziś już wiem, po śmierci jego kotka pomogła mu przetrwać ten moment. Różne są historie w życiu ludzi. Ja jestem bardzo wzruszona, kiedy słyszę takie historie i myślę, że muzyka właśnie temu służy, bo w końcu też nie wiemy, czy te święta, które nadejdą, będą śnieżne, tak jak dawniej. Pamiętam te zaspy za moich czasów młodości, zaspy śniegu, kiedy się ten śnieg odgarniało i one były na 1,5 metra. Teraz już takiego śniegu pewnie nie ma, może będzie, ale myślę, że to tak czy inaczej może być radosny, piękny klimat i jak w tych pastorałkach i może to nam umili święta w niejednym domu. Czego życzę oczywiście serdecznie. Za moment będziemy też wracać do takich naszych świąt ważnych, ulubionych, czy też zapamiętanych bardzo, ale wracając do tego momentu z kolei samego nagrywania tej płyty, a jeżeli już tak tworzyłaś ten nastrój świąteczny, żeby te piosenki dobrze zabrzmiały, to sobie właśnie wracałaś pamięcią, wyobrażałaś te święta, które już miałaś, to na podstawie takich wspomnień budowałaś tą atmosferę i nastrój w sobie? Ja go mam w sobie generalnie. Jak już nagrywam, to nie myślę o innych rzeczach oprócz tego, że nagrywam tę właśnie rzecz. Myślę tylko o tym, co nagrywam. Jestem w tym klimacie. Tu bardzo mi pomagały właśnie te aranże, które są bardzo świąteczne. I to, że studio było w piwnicy, więc było chłodno. To lato było na zewnątrz, natomiast my nagrywaliśmy w takim pomieszczeniu, gdzie mogłam sobie łatwiej ten klimat jakby stworzyć. Także to tak to wygląda. Ale to, co mówiłeś, ten klimat, który w nas jest, no to tego nikomu nie można odebrać. Teraz, jak pytałeś o święta, tak? Czy... Mhm. To takie ulubione to twoje, nie wiem, wspomnienie, pierwsze wspomnienie, najważniejsze, najpiękniejsze? Tak o tym myślałam właśnie i to jest zupełnie inna sytuacja, bo teraz mamy niemal wszystko. Możemy nie mieć kasy, żeby kupić jakieś tam prezenty czy historie, ale możesz nawet przez internet zamówić niemalże wszystko do swojego domu, prościutko. A kiedyś, żeby zorganizować święta, to było niezłe wyzwanie. Pamiętam, patrzyłam na mamę, która była bardzo zmęczona w Wigilię, i zastanawiałam się, czy ja dam sama radę jako dorosła kobieta takie święta dla kilkunastu osób na przykład zorganizować, czy będę miała na to siłę. A na pewno pamięta się święta najbardziej z własnego doświadczenia, to mówię. Te właśnie z dzieciństwa, z czasów, kiedy właściwie te czasy mają największy wpływ na to, jakimi pamiętamy te święta, jak te święta nosimy w sobie, czym one się nam kojarzą. Myślę, że te właśnie z dzieciństwa. Czyli ty jesteś taką osobą, która jednak chciałaby tego śniegu, bo bez śniegu to święta już nie są tym samym. No tak, ja też na przykład bym chciał.
Chciałabym śpiewania kolęd przy stole, chociaż u nas ostatnio to się coraz mniej udaje, bo jest mało osób przy stole, ale pamiętam właśnie z tych dziecięcych lat, było mnóstwo takich sytuacji ze wspólnym kolędowaniem rodzinnym, to oprócz tego stworzonego nastroju, tego stołu, jakiejś dużej rodziny, zapachy, kolory, emocje, to wszystko, co dziecko kojarzy, to takie wesołe wydarzenia pamiętam, jak wspólne śpiewanie kolęd właśnie. Wszyscy czekaliśmy, aż do nas dołączy mój ojciec, ponieważ on miał bardzo donośny głos i zawsze się przebijał, zawsze był najgłośniejszy. Ale on zwykle nie pamiętał słów tych kolęd, więc to było prześmieszne. To jego żonglowanie takie wymyślane na poczekaniu słowa czasami, żeby się wpasować w całą resztę śpiewających kolędy w rodzinie, było zawsze tematem żartów i to pamiętam jak dziś. I że ta rodzina była taka żywiołowa, wesoła i te święta dzięki temu były żywe. Dlatego mi tego żal, bo... No bo teraz jakby jesteśmy tego pozbawieni też trochę, to przez czas, poprzez, nie wiem, takie życie, to się troszkę zmienia też. W tym roku będzie żywa choinka, oddająca też zapach świąteczny i będziesz śpiewać przy choince, a nie odtwarzać płytę, którą nagrałaś. Tak jest. Będą rajskie jabłuszka, które już do mnie jadą i będą pierniczki, które będę piec. Mam nadzieję, że psy nie zjedzą. Zawsze wieszam je trochę wyżej, żeby nie dostały i no i że będzie przyjemnie. Taką mam nadzieję. No a pod tą choinką co tam Ula dostanie w tym roku? Grzeczna byłaś w ogóle? Płytę. Płytę już masz, taka jest prawda. Płytę już sama nagrałaś i ładnie prezentujesz ją, opakuję, ją swoim fanom. Ładnie ją opakuję, napiszę dla Uli. Wiesz, myślę, że... To jak co roku, to wiem, to będzie jakaś książka, tego jestem pewna, natomiast co do reszty naprawdę nie mam pojęcia, nie wiem i też nie chcę wiedzieć, to nie jestem już w tym momencie życia, że oczekuję tak strasznie na prezenty, oczekiwałabym bardziej na uśmiech mojej wnuczki, która dostanie coś ciekawego i to mnie bardziej uraduje niż cokolwiek. Zaczynam rozumieć moją mamę coraz bardziej, która mówiła, nie trzeba, naprawdę, ja nic nie potrzebuję, dajcie spokój, po co to wszystko? Cieszę się z prezentów, oczywiście nie chcę być taka, ale nie oczekuję ich tak strasznie już. Oczekuję ludzi, oczekuję tego, że będziemy zdrowi, że będziemy mieli dobry czas razem. Że się nic nie przypali. A czasami podobno przypalone, wiesz, smakuje bardziej. Zwłaszcza w domu, prawda? Później się ten i zapach, i smak, i wszystko się później pamięta bardziej. A wszystko jest związane ze świętami, ważnym momentem. Myślę, że też bardzo misyjnie w takim razie traktujesz to, że nagrywasz świąteczne piosenki z takim przesłaniem ciepłym, miłosnym. Tak, ja myślę, że nie będę nieskromna chyba, kiedy powiem, że może mój głos też jest do tego, predysponowana jestem właśnie poprzez mój głos, taki ciepły, świąteczny. Zawsze się śmieli, że jak mówię, to mówię dość takim niskim głosem, ale jak zaczynam śpiewać, to jest Ula z 4B i gdzieś tam to zostaje, ta niewinność taka w głosie pomimo lat, pomimo... Nie wiem, czasami palenia papierosów, ale też w głowie. No, trzeba mieć po prostu serducho do takich rzeczy. Nie można pastorałek odśpiewać po prostu. Zresztą chyba żadnej mojej piosenki, którą mam w dorobku, nie odśpiewałam tak po prostu. To zanim spytamy cię, czego tak naprawdę najbardziej ci życzyć na te święta i ten kolejny rok, tobie i rodzinie, zanim o to spytam, to wcześniej muszę postawić inne konkretne pytanie. A kiedy nowe piosenki nieświąteczne nam nagrasz i płyta się pojawi? No i tu jestem przygotowana bardzo, powiem ci. Ach, myślałem, że cię zaskoczę, wiesz? Nie, ponieważ już nagrałam dwie piosenki premierowe, zobaczymy... Trochę nie zdążyliśmy w lecie, ponieważ jedna dotyczy lata, to lato kiedyś się skończy. Tak się zaczyna ta piosenka, piękny walc, również walc.
który napisała Ania Dąbrowska, i muzykę, i tekst. Poprosiłam ją o tekst. Aniu, napisz, to jest twoja rzecz, będziesz to czuła, napisz to. I Ania napisała piękną piosenkę, nagraliśmy ją. I jest fajna, tylko że myślę, że czeka jednak na lato albo na wiosnę, co najmniej. Więc... No to ty tak, jak jest lato, to nagrywasz świąteczną płytę, a zimową porą nagrywasz letnią. To jest myślenie na przyszłość właśnie, wiesz. Wybiegam. Okej, okay, czyli tak, życzę ci płyty w przyszłym roku i nam wszystkim w takim razie życzę, żebyśmy usłyszeli twoją nową płytę. Czego ci życzyć świątecznie? Kochany, no to wiadomo, teraz no czego można życzyć? Na pewno miłości, jak zawsze. Takiego dobrego klimatu wokół. Zdróweczka, jak zawsze. Tego, żeby zacząć pracować jak najszybciej, bo to troszeczkę więdniemy. Bez naszych fanów. Mam z nimi kontakt przez Face'a, przez różne profile, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, jak przytulić się, spotkać po koncercie, kiedy jeszcze jesteśmy rozgrzani, rozemocjonowani i gadać do rana, a co innego jest gdzieś tam zadzwonić na Messengera i powiedzieć się, co u ciebie, wszystko dobrze. Także tych koncertów na pewno nam brakuje, na pewno. No to tego, tego możesz mi życzyć. Tego ci życzę oczywiście i spokojnych świąt. Dziękuję ślicznie. Radio Luz.